Celulit jest problemem, z którym zmagają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jednak panie zauważają go u siebie zdecydowanie częściej. Ma on postać nieestetycznych nierówności i wgłębień w skórze. Niekiedy jest on na tyle uciążliwy, że powoduje kompleksy i obniżanie samooceny. W leczeniu na celulit stosuje się domowe sposoby lub profesjonalne. Mi osobiście w żaden sposób nie przeszkadza celulit, ale wiem, że czasem osoba, która posiada, źle się z tym czuje, przez co spada jej samoocena, co nie powinno mieć miejsca. W tym filmie przedstawię Wam kilka sposobów na pozbycie się go. Cześć, nazywam się Łukasz Maryniak, jestem trenerem personalnym, dietetykiem oraz motywatorem. Nagrywam wartościowe filmy na kanał YouTube, dzięki którym chcę zmotywować innych do zmiany stylu życia na bardziej zdrowszy pod względem psychicznym oraz fizycznym. Będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału, zostawienie łapki oraz komentarza w celu zwiększenia zasięgów, po to, aby docierać jeszcze bardziej do osób, które tego potrzebują. A teraz przejdźmy do tematu celulitu. Wbrew powszechnej opinii, celulit nie pojawia się wyłącznie u osób z nadmiarem masy ciała. Zauważają go u siebie także ludzie szczupli. Dzieje się tak ze względu na to, że przyczyną jest nieprawidłowe rozmieszczenie komórek tłuszczowych, a nie tylko ich nadmiar. Wyróżnia się dwa rodzaje skórki pomarańczowej – celulit wodny i tłuszczowy, a także cztery stopnie zaawansowania problemu. Przed rozpoczęciem walki z celulitem warto wiedzieć, jak dochodzi do jego powstania. W skórze obecne są kolagen i elastyna. Są to substancje wytwarzane naturalnie przez organizm. Dzięki nim skóra jest elastyczna, jędrna i odpowiednio napięta. Pod nią w tkance podskórnej gromadzą się komórki tłuszczowe. Ich obecność również jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zdarza się jednak, że dochodzi do nieprawidłowego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej. Jej komórki ulegają przemieszczeniu. Często też tworzą się grudki. W efekcie brakuje warstwy, która podtrzymuje skórę. Z tego powodu włókna kolagenowe i elastynowe zapadają się lub ulegają uszkodzeniu. Na powierzchni skóry stają się widoczne nierówności i zagłębienia, a niekiedy wyczuwalne są też grudki tkanki tłuszczowej. W ich pobliżu często gromadzą się woda i toksyny dostarczane do organizmu z jedzenia. Na celulit narażone są bardziej te osoby, które zmagają się z problemami hormonalnymi. Mają nadmiar ciała, nieprawidłowo się odżywiają, prowadzą siedzący tryb życia, zmagają się z zaburzeniami krążenia lub stosują różne używki typu papierosy lub alkohol. Z pomarańczową skórką częściej zmagają się też osoby narażone na długotrwały stres, więc pamiętajcie, ograniczajcie stres. Zatem pytanie, jak pozbyć się celulitu? W walce z celulitem ważne są nie tylko skuteczne i sprawdzone sposoby. Ogromne znaczenie mają regularność, motywacja, samozaparcie i cierpliwość. Niekiedy na pierwsze efekty trzeba poczekać, jednak zdecydowanie warto. Za chwilę przedstawię Ci top 5 porad na zwalczenie celulitu, więc słuchaj uważnie. Po pierwsze, odpowiednia dieta. Sposób odżywiania wpływa na samopoczucie, pracę organizmu oraz wygląd. Niektóre produkty zatruwają organizm i przyczyniają się do przyrostu masy ciała. Oba te czynniki mają znaczenie przy powstaniu celulitu. Dieta powinna polegać na ograniczeniu spożycia słodyczy, niezdrowych tłuszczów, soli i dań przetworzonych. Warto zwiększyć ilość nabiału, ryb, warzyw i tłuszczów roślinnych. Zmiana jadłospisu to jeden z pierwszych domowych sposobów, które należy zastosować w zwalczaniu pomarańczowej skórki. Drugie.
właściwe nawadnianie organizmu. Zdrowa dieta to nie wszystko. Ważne jest także odpowiednie nawodnienie. Woda pomaga usunąć toksyny z organizmu, wpływa także na ogólny wygląd i kondycję skóry oraz wspiera proces spalania tkanki tłuszczowej. Trzeba spożywać minimum 2-3 litry płynów dziennie. Najlepiej, żeby to była niegazowana woda. 3. Codzienna pielęgnacja i odpowiednie preparaty. Do codziennej pielęgnacji skóry warto włączyć szczotkowanie na sucho ud, pośladków i brzucha. Wykorzystuje się do tego specjalną szczotkę lub rękawice. Tego rodzaju masaż musi być wykonywany kolistymi ruchami. Dzięki niemu poprawia się krążenie krwi i funkcjonowanie tkanek pod skórą. Na redukcję celulitu warto zastosować też dobre kosmetyki. Preparaty antycelulitowe zawierają m.in. olej z pestek winogron. Polecane produkty to przede wszystkim balsamy i kremy, ale też peeling antycelulitowy, np. peeling kawowy. Do kąpieli można dodawać także roztwór soli morskiej. 4. I to uważam za najważniejsze, aktywność fizyczna. Siedzący tryb życia sprzyja gromadzeniu zbędnych kilogramów oraz pogorszeniu ogólnego stanu organizmu, prawda? Konieczny jest zatem codzienny ruch. Jazda na rowerze, spacery, marsz, pływanie, każdy rodzaj aktywności fizycznej przyczynia się do zmniejszania skórki pomarańczowej i poprawy krążenia krwi. Warto także wykonywać ćwiczenia siłowe, które pięknie wymodelują Twoją sylwetkę i najbardziej zlikwidują celulit. 5. Masaż antycelulitowy, rolowanie i inne profesjonalne zabiegi kosmetyczne. W redukcji celulitu dobrze sprawdza się masaż bańką chińską. Można go wykonać samodzielnie w domu lub skorzystać z usług doświadczonego masażysty. Tego typu masaż antycelulitowy szybko przynosi efekty, ponieważ powoduje poprawę krążenia krwi i rozbicie grudek tłuszczowych. Warto wypróbować też metody oferowane przez profesjonalne gabinety kosmetyczne, np. mezoterapia i igłowa, laseroterapia, jak również samodzielne rolowanie, np. pistoletem lub wałkiem, co nie tylko wpływa na nasz celulit, ale również na prawidłowe ukrwienie naszych mięśni. Uważa się, że celulit dotyczy nawet, zgadnijcie, 98% kobiet. Jest to spowodowane charakterystyczną budową ciała. Część badaczy proponowała nawet, aby uznać go za cechę płci, a nie nieestetyczny problem. Mimo że coraz częściej zwraca się uwagę, że nie powinien być on przyczyną kompleksów, warto dbać o skórę i stosować profesjonalne oraz domowe sposoby na celulit, również ze względów zdrowotnych. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy macie problemy z celulitem, czy Wam to przeszkadza i czy macie swoje sposoby na niego. Póki co żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!